Zakres szkolenia opracowany będzie w oparciu o program podstawowego szkolenia ogólnego dla kandydatów na przewodników turystycznych oraz podstawowego szkolenia specjalistycznego dla kandydatów na przewodników terenowych. Kurs przewodnicki ma na celu przede wszystkim przygotowanie ludzi, mieszkańców Strzegomia, miasta i gminy na przyjmowanie gości z zewnątrz i objaśnianie oraz zachęcanie do wielokrotnego przybywania do Strzegomia, do miasta położonego nad Strzegomką, do miasta położonego na wzgórzach strzegomskich, do miasta, które w dziejach historyczno-kartograficznych jest jednym z najstarszych punktów osadnictwa w Polsce. Przewidywany termin zajęć 2 razy w miesiącu, maksymalnie 3 dni w tygodniu. Będzie 225 godzin zajęć teoretycznych, a także 10 wycieczek autokarowych i 5 wycieczek pieszych. Zajęcia praktyczne w formie ćwiczeń w terenie i wycieczek o charakterze szkoleniowym, polegające na samodzielnym przeprowadzaniu wybranych odcinków tras pod kierunkiem instruktora. Ma na celu wykształcić tych właśnie mieszkańców Strzegomia, a przede wszystkim obudzić w nich zachętę do ugruntowania tych korzeni, gdyż w wielu przypadkach są to osoby urodzone w Strzegomiu, osoby związane ze Strzegomiem od wielu, wielu lat i jako takowe posiadają już wiedzę o mieście i okolicach, a kurs ma tylko ugruntować i ukierunkować przede wszystkim metodycznie, jak należy prowadzić wycieczkę po Strzegomiu i okolicach. Dokumenty aplikacyjne należy składać w Wydziale Obsługi Interesantów Urząd Miejski w Strzegomiu.